Skarby z Cieszyńskiej Trówły już za niedługo, to weekend 17-18 sierpnia. Cóż takiego będzie się działo tutaj na tym przepięknym wzgórzu zamkowym w Cieszynie? Zapraszamy Państwa serdecznie na skarb 23. edycję Skarbów z Cieszyńskiej Truwły. Po raz kolejny będziemy odkrywać bogactwo naszego Śląska Cieszyńskiego, naszych lokalnych tradycji dzięki występom zespołów folklorystycznych, dzięki Cieszyńskiemu Jarmarkowi Rzemiosła, dzięki warsztatom 17 sierpnia w sobotę. Nastąpi oficjalne otwarcie naszego wydarzenia. O 15 zaprosimy Państwa na spacer o rzemiośle słów kilka z Panem Jerzym Wałką, a następnie o 16 rozpoczniemy koncertem zespołu Cudawianki, po którym zaprosimy Państwa serdecznie o godzinie 16.30 na następny punkt programu, czyli na pokaz mody etno projektantki Beaty Boydy. Za pół godzinki później rozpocznie się trzecie Cieszyńskie Winobranie. O planie, o programie tego Cieszyńskiego Winobrania opowie pan Marcin Lipski, prezes Stowarzyszenia Cieszyński Szlak Wina. Ja natomiast chciałabym jeszcze opowiedzieć o niedzieli, którą rozpoczniemy o godzinie 12.00. Wystrzałem z armaty będą dla państwa występować zespoły folklorystyczne, w tym gościć będziemy również po raz pierwszy na dziedzińcu zamkowym Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. Imieniem Stanisława Hadyny, 80 osobowa zespół chór i orkiestra, także będzie to też bardzo duże wydarzenie. I oprócz właśnie jarmarku rzemiosła, to także będzie dzień, w którym przybliżymy Państwu szlak cieszyńskiego wina, a zakończymy imprezę o 17.30 nabożeństwem w Rotundzie. Czyli tutaj mamy tak skrótowo, co się będzie działo i w sobotę, i w niedzielę. No i już od jakiegoś czasu właśnie te cieszyńskie winobranie też znajduje się w programie właśnie tych skarbów z cieszyńskiej trówły. No to co w takim razie przygotowaliście, jeżeli chodzi o tą trzecią edycję? Na początku chciałem podziękować pani dyrektor i całemu zespołowi Zamków Cieszynie za to, że mamy możliwość po raz trzeci z cieszyńskim szlakiem wina wystąpić na wzgórzu zamkowym. W tym majestatycznym mieście, miejscu wspaniałym, magicznym dla cieszyniaków i dla, dla e, okolicy. Także zapraszamy, my winiarze zapraszamy na całe dwa dni, na 17 i na 18, ale w szczególności mamy, jesteśmy gospodarzami, czy powiedzmy współgospodarzami tego 17, w sobotę, 17 sierpnia. I tam będą liczne atrakcje związane z winem. A wino, jak wiemy, to, to jest wspaniała przygoda, to jest wspaniała atmosfera, ale też podróże. Także mamy takie niespodzianki, jak będą winiarze z innego kraju. Z Europy Środkowej. To nie powiem na razie jakiego, bo to musicie Państwo przyjść, tego 17, żeby się przekonać. Także będzie, będzie taka podróż trochę, trochę w przestrzeni, za innym winem, głównie białym winem. Także to będzie taka nowa ciekawostka. Jeszcze nie mieliśmy gości z zagranicy. Poza tym będzie kilka wspaniałych atrakcji, będzie trochę, trochę dobrej muzyki. Będzie czempion polski w winie musującym. Jacek Chrobak i pokaz sobrasz będzie, będzie nauka o sadzeniu winni, winnic. Będzie też taka nowość, czyli aukcja przedmiotów związanych z winiarstwem, czyli będzie troszkę adrenaliny, coś, coś innego, prawda? Na ogół ludzie przychodzą się pobawić, a tu będzie troszeczkę adrenaliny. Trzeba będzie się troszkę trzymać za portfele, bo będą rzeczy bardzo ciekawe do licytacji. Będzie takie młotkowanie, tak jak na prawdziwych licytacjach w domach aukcyjnych, także dużo emocji się szykuje. A wszystko przy bardzo dobrym winie z Cieszyńskiego Szlaku Wina. Szczegóły znajdą Państwo na plakatach oraz na naszych stronach internetowych i profilach na Facebooku. Także zapraszamy, bo pogoda się za, e, zapowiada wspaniała, atmosfera wspaniała na wzgórze zamkowe 17 i 18 sierpnia. W to miejsce będzie wspaniale trzecie Cieszyńskie Winobranie. Oraz 23 skarby z Cieszyńskiej Tróvły. Zapraszamy. Muzyka